Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w sadzie, w gospodarstwie Stanisława Galińskiego w Jeżowie, w kwaterze Champion Renault. Chciałbym zarekomendować zalecenia PL w technologii Pronutiva na choroby przechowalnicze. Więc w tej technologii Pronutiva rekomenduję zastosowanie na miesiąc przed zbiorami fungicydu dobrze Państwu znanego pod nazwą Kaptan 80 WDG. Natomiast w następnych okresach robimy zabiegi preparatem Plantivac zawierającym laminarynę 45 g w litrze środka. Pierwsza aplikacja jest na 3 tygodnie przed zbiorami. Następnie druga aplikacja na 2 tygodnie i ewentualnie od warunków, jeśli by wystąpiły w około zbiorami deszcze, tak, przekropne dni, dajemy jeszcze raz Plantivac w dawce 1 litr na 5-7 dni przed zbiorem. Następnie nową rzeczą od zeszłego sezonu mamy w naszej ofercie fungicyd do zabezpieczenia jabłek pozbiorczych, już owoców zerwanych i wstawionych do chłodni. Tak jak wcześniej mówiłem, jesteśmy w gospodarstwie w Jeżowie pana Stanisława Galińskiego. Aktualnie trwają zbiory jabłek odmiany Lobo, która już ma dojrzałość zbiorczą. Na czubkach nawet można powiedzieć, że już te owoce są nawet zbyt dojrzałe. W innych sadach trwają zbiory na całego gali i jej sportów. Oczywiście już zbiory gruszek odmiany konferencja powinny się zakończyć. No i przystępujemy też w dzisiejszym dniu do pobrania próbek badania dojrzałości zbiorczej pozostałych odmian uprawianych w tym gospodarstwie, więc właśnie Champion Renault, czy zwykły Champion, Retiona Prince, Golden Delicious, Jonagoret Supra i inne. W tym roku, patrząc na sezon, gdzie mamy dni z upałami i na przemian z dniami chłodnymi, przekropnymi, widzimy, że teraz w okresie okołozbiorczym wróciły do nas znowu chłody i deszcze. Zauważam już w sadach dużą presję chorób przechowalniczych, więc tutaj będziemy musieli zwrócić uwagę przede wszystkim na te zabiegi w sadzie przed zbiorami, o których mówiłem wcześniej, ale również mamy narzędzie do zabezpieczenia zebranych owoców już i wstawionych do chłodni. Od zeszłego roku mamy nowy fungicyd Decopyr Pot zawierający znaną substancję pyrimetanil, 300 g w kilogramie produktu. Preparat ten jest na zasadzie generatora dymu. Wstawiamy w komorze świece dymne. Dawka preparatu jest to 20 g na tonę owoców i uzależniona jest właśnie od kubatury przechowalni, ilości składowanych tam owoców. I tak, mamy do dostępności dwa rodzaje świec. Świeca 250 g, która zabezpiecza nam 12,5 tony owoców, natomiast świeca większa, kilogramowa, starcza nam do zagazowania w formie fumigacji 10 ton owoców. Substancja pyrimetanil jest bardzo skuteczna właśnie w tym czasie na owoce już wstawione do przechowalni, przede wszystkim schłodzone, gdyż pyrimetanil działa transaminalnie w głębnie lepiej i znacznie efektywniej właśnie w niższych temperaturach niż aplikowany, gdyby był w sadzie przed zbiorami, gdzie mamy nagrzane owoce, no i ta substancja będzie mniej w tych warunkach działać i efektywniej. Produkt Decopyr Pot zarejestrowany jest do zwalczania chorób przechowalniczych w gruszkach i w jabłkach oraz w nektarynach i brzoskwiniach, głównie przeciw zwalczaniu
mokrej zgnilizny, ale też ta substancja ma szerokie spektrum działania na inne patogeny powodujące choroby przechowalnicze, takie jak gorzka zgnilizna jabłek czy brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych, sina pleśń, szara oczywiście pleśń, no i ograniczenie w dużym stopniu późnego parcha przechowalniczego. Warto zaznaczyć, że aplikując preparat Decopyr POT dezynfekujemy miejsca uszkodzone na jabłku, a więc wszelkie uszkodzenia w czasie zbiorów, skórki, nacięcia, wgniecenia, czy też miejsca po wyrwanej szypule. Preparat doskonale nam zabliźnia i odkaża te miejsca. Owoce są w ten sposób zabezpieczone, odkażone. Nie mamy wtedy w tych miejscach źródła infekcji patogenów grzybowych. Preparat ma właściwości, ten dym wydobywający się ze świecy ma właściwości bardzo penetrujące, więc mamy dodatkowo zabezpieczone palety, skrzyniopalety, powierzchnię przechowalni, jak i również sprzęt w nich się znajdujący. Po sezonie 2021 w naszych przeprowadzonych badaniach, próbkach owoców po zastosowaniu fungicydu Decopyr POT najwyższy poziom dopuszczalnych pozostałości pyrymetanilu kształtował się na poziomie tylko 30%. Preparat jest dostępny w firmie z usługą działu Crop Service, bo wspomnę, że aplikacja musi odbywać się przez przeszkolony specjalnie zespół. Sadownik nie może sam tego aplikować. Można składać zamówienia telefonicznie u menadżera Wojciecha Binka. Numer kontaktowy dostępny na stronie internetowej. Pewno padnie takie pytanie, jaki jest koszt preparatu do kilograma jabłek. To w przybliżeniu jest to około 3,5 grosza do kilograma owoców, jabłek czy gruszy.